Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym, a pierwszym w nowej odsłonie spotkaniu z cyklu Hortus Deliciarum wokół średniowiecznego tekstu. Mam przyjemność zapowiedzieć naszego dzisiejszego gościa, którym jest magister Zdzisław Koczarski. Zgodnie z tradycją naszych spotkań w dwóch słowach przedstawię sylwetkę prelegenta, zanim oddam mu głos. I pozwolę sobie w tej prezentacji na pewną poufałość, dlatego że Zdzisław jest naszym kolegą z pracowni łaciny średniowiecznej. Zdzisław jest absolwentem filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem języka łacińskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2 lat jest uczestnikiem językoznawczych studiów doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Przed 2 laty objął funkcję doktoranta w grancie Długosz 2.0 Korpus i narzędzia analizy języka realizowanym w pracowni łaciny średniowiecznej naszego Instytutu. Pod kierownictwem profesora Michała Rzepieli przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą leksykalnym wykładnikom modalności epistemicznej w rocznikach Jana Długosza i zajmuje się nie tylko badaniem występowania i funkcji partykuł w tekstach roczników, ale również badaniem oryginalności języka Długosza. Właśnie temu problemowi poświęcone będzie dzisiejsze wystąpienie. Zdzisław opowie nam, co wspólnego mają ze sobą Jan Długosz i Francesco Petrarca. Zapraszam więc do wysłuchania i obejrzenia prezentacji zatytułowanej W sporze o Długosza argument nowy, przejątki z Petrarki w rocznikach Jana Długosza. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że temat, który chcę Państwu przedstawić, a więc zagadnienie wykorzystania przez Jana Długosza przejątków z dzieł Francesca Petrarki w rocznikach, okaże się wystarczająco interesujące, by spędzili ze mną Państwo tutaj przynajmniej 40 minut, a i potem po samym wystąpieniu zechcieli uczestniczyć w sesji pytań na żywo lub zadawali pytania w formie komentarzy lub maili przesyłanych bezpośrednio do mnie. To, o czym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, czyli przejątki tekstowe z Petrarki, czy też z dzieł Petrarki w rocznikach Jana Długosza, to temat dotychczas niezbadany, nieporuszony dokładnie. Jedyne, co dotychczas o Petrarce wiadomo, to to, że Długosz na pewno w jakiś sposób z niego, korzystał z jego dzieł i odwoływał się do nich. Nie wiadomo było jednak, w jak wielkim stopniu i jak wiele z Petrarki zaczerpnął. Samo zagadnienie, samo badanie jest elementem projektu Długosz 2.0 Korpus i narzędzia analizy języka. Projekt ten jest finansowany w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jego celem jest stworzenie korpusu tekstowego dzieł Jana Długosza oraz narzędzi analizy języka, dzięki którym badacze, czy to filologowie, czy historycy będą mogli lepiej poznać roczniki oraz odkryć więcej na temat tego fascynującego autora polskiego średniowiecza. Na początku mówimy sobie stan badań nad wykorzystaniem Petrarki przez Jana Długosza, czy też dotychczasowymi propozycjami badaczy na ten temat. Omówimy sobie następnie metodologię badań przeprowadzonych tutaj oraz działanie programu do analizy porównawczej tekstów roczników i tekstów dzieł Francesca Petrarki. Wyniki badań oraz rękopisy, przedstawimy rękopisy, z których Długosz na pewno korzystał podczas prac nad źródłem, jakim jest Francesca Petrarka, oraz wnioski i perspektywy badawcze, które rysują się przed nami dzięki takim badaniom, dzięki wykorzystaniu takiego programu. Na początku warto zauważyć, że do końca XIX wieku Długosz był uważany za autora stricte średniowiecznego, a więc uważano, że jego język jest dość ciężki, niezgrabny i tak jak to często przypisuje się łacinie średniowiecznej, wręcz brzydki.
dopiero na początku XX wieku zaczęto zwracać uwagę na to, że Dłuszcz obficie korzystał z źródeł literackich klasycznych. Wykorzystywał dzieła Liviusza, Salustiusza oraz Cezara. Wraz z biegiem czasu odkryto także, że korzystał ze źródeł humanistycznych, takich jak dzieła Boccaccia czy Poggia Braccioliniego. Wszystko to pozwoliło przyjąć badaczom, że jakieś związki Jana Długosza z dziełami Francesca Petrarki istnieć musiały. W 1949 roku Tadeusz Sienko wskazał na to, że przedmowa do roczników Jana Długosza może się wzorować na Petrarce i jego De Viris Illustribus. Ignacy Zaremski w 1957 roku wskazał wyraźnie, że być może Długosz korzystał lub posiadał inkunabuł z De Viris Illustribus Petrarki. Ten inkunabuł miał się pojawić w jego posiadaniu w 1471 roku. Niestety nic więcej o nim wiadomo, ponieważ nie dochował się do naszych czasów. Nietzsche Gontieri w 1961 roku wskazała na to, jak dużo polskich wczesnych humanistów, prehumanistów wykorzystywało dzieła Francesca Petrarki, jak bardzo był on popularnym autorem w XIV i XV wieku w Polsce. Znowu Ignacy Zaremski wskazał na to, że chociaż Gontieri powiedziała o autorach korzystających z dzieł Francesca Petrarki, nikt nic nie mówi o tym, czy Długosz korzystał z Petrarki rzeczywiście i wyraźnie wskazywał na to, że należy zbadać ten wpływ Petrarki na nie tylko literaturę wczesnego humanizmu, ale właśnie roczniki Długosza. Badania dotychczasowych naukowców pogłębiła w pewien sposób Maria Kowalczyk, która odkryła marginalia Jana Długosza w rękopisie BJ444 z Rerum Familiarium Libri Petrarki. Chwilę później wykazała także, że Długosz korzystał z fraz zawartych w listach Petrarki w swojej pracy kancelaryjnej u Zbigniewa Oleśnickiego. Jej badania natomiast pogłębiła Hanna Rajfura w 2018 roku, wskazując na to, że Długosz wykorzystał przejątek z Petrarki w liście dedykacyjnym do katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich oraz odwołał się do jednej z glos wcześniej przez niego zapisanych w rękopisie BJ444, a więc rękopisie z Rerum Familiarium Libri Francesca Petrarki. Żadne z tych badaczy wspomnianych i przedstawionych tutaj nie zauważyło jednak ogromu wpływu dzieł Francesca Petrarki na dzieła Jana Długosza oraz naprawdę dużej liczby przejątków tekstowych, bezpośrednich przejątków tekstowych, o których sobie zaraz powiemy. Pewnym podsumowaniem mogą być więc słowa Poli Pałby z roku 2019, z jej artykułu, w którym pisze, że z utworami Petrarki dziejopis bez wątpienia się zetknął. A więc dotychczas wiedzieliśmy, że Długosz z Petrarki musiał korzystać, nie wiedzieliśmy jednak w jakim stopniu. Badania prowadzone w ramach projektu Długosz 2.0 umożliwiają pogłębienie tego stanu wiedzy oraz przedstawienie rzeczywistego wpływu dzieł Francesca Petrarki na roczniki Jana Długosza. Do przeprowadzenia badań napisałem program, który umożliwia nam porównanie tekstu roczników wraz z tekstem innego autora, w tym wypadku Francesca Petrarki, poprzez przede wszystkim uproszczenie i ujednolicenie grafii obu autorów, tak żeby ich różnorodny zapis nie powodował różnic w odczytywaniu poszczególnych wyrazów i ich porównywaniu. Następnie dane teksty zostały podzielone na tak zwane n-gramy, czyli sekwencje n wyrazów, gdzie n zawierało się w zbiorze liczb od 2 do 10. A więc mieliśmy sekwencje dwuwyrazowe, sekwencje trzywyrazowe, czterowyrazowe itd., itd. Zaraz pokażę, jak to dokładnie wyglądało. To, co jeszcze należy wspomnieć, to to, że program pracował na wyrazach, nie leksemach, czyli nie na formach słownikowych. Jest to ważne, ponieważ poszukiwanie dotyczyło tylko bezpośrednich przejątków. Jeżeli Petrarka napisał we Włoszech jest piękna pogoda, to Długosz także, jeśli wykorzystał takie zdanie, przepisał je dosłownie, dopiero wtedy program wykaże to zdanie w ramach wyników. Jak wyglądają takie sekwencje wyrazowe?
Weźmy przykładowe zdanie, jakim jest początek roczników. Reverendissimo in Christo Patri, Domino Zbigneo Deo Leśnicza. Takie zdanie dzielimy na poszczególne sekwencje wyrazowe, a więc najpierw na dwuwyrazowe sekwencje. Reverendissimo in Christo, Christo Patri, Patri Domino, etc., etc. Następnie sekwencje trzywyrazowe. Reverendissimo in Christo Patri, Christo Patri Domino. Na sekwencje czterowyrazowe. Reverendissimo in Christo Patri Domino, Christo Patri Domino Zbigneo, etc., etc. I tak aż do dziesięciowyrazowych sekwencji. Tak podzielony tekst roczników porównujemy z tekstami odpowiednio przygotowanymi w dokładnie taki sam sposób, czyli też podzielonymi na konkretne sekwencje, z tekstami Petrarki. Jak możemy zobaczyć na slajdzie, korpus dzieł Petrarki obejmuje wszystkie dzieła łacińskie tego autora, z drobnym wyjątkiem w Epistole Seniles, listach starczych, w wersji dostępnej cyfrowo, brakuje trzech ksiąg. Nie powinno mieć to moim zdaniem większego wpływu na badania, ponieważ nie wykazały one żadnego powiązania z tymi listami, ale trzeba mieć na uwadze to, że być może będzie należało kiedyś powtórzyć badanie tylko dla tych Epistole Seniles w wypadku pełnej wersji dostępnej cyfrowo. Poszczególne sekwencje wyrazowe porównane między rocznikami a dziełami Petrarki zostały zapisane w osobnych plikach. I w zależności od tego, czy jak długie były te engramy, należało dokonać ich kategoryzacji. A więc najważniejszą dla nas, dla badań, najbardziej w pewien sposób oczywistą kategorią będą engramy dłuższe, a więc 8, 9 i 10 gramy, przy których mamy w zasadzie pewność, że długość, biorąc takie dosłowne zdanie, musiał korzystać z danego dzieła Petrarki. Drugą kategorią są engramy średnie, a więc 5, 6, 7 gramy. Przy nich musimy już zwrócić baczną uwagę na to, czy nie jest to zdanie pochodzące na przykład od innego autora, nie konkretnie od Petrarki. Więc możemy uznać, że ten związek wzajemny treściowy jest wysoce lub umiarkowany prawdopodobny. I ostatnia kategoria, engramy krótsze, a więc 2, 3 i 4 engramy. Ich wzajemny związek treściowy można uznać za umiarkowanie lub mało prawdopodobny, ponieważ to są frazy, które występują powszechnie w języku łacińskim, o ile nie są to jakieś wyjątkowo oryginalne frazy, które nie pojawiły się u innego autora, możemy podejrzewać, że jest to po prostu przypadek. Dlatego w wypadku engramów średnich i krótszych będziemy zwracać szczególną uwagę na to, czy na pewno Długosz korzystał właśnie z dzieł Petrarki, jeśli taka fraza się pojawiła w wynikach badań. Podczas badań musieliśmy przyjąć także pewne zastrzeżenia, więc dany engram nie był brany pod uwagę, jeżeli na przykład występował w Wulgacie, łacińskiej wersji Biblii. Na przykład taka fraza Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, powszechnie wykorzystywana w średniowieczu, powszechnie wykorzystywane w średniowieczu zdanie z listu świętego Jana. Pojawia się nie tylko w rocznikach, ale i u Petrarki, ale nie jest to cytat bezpośrednio od Petrarki, tylko raczej Długosz wykorzystał go, czerpał go bezpośrednio z Wulgaty. Różne frazy, engramy pojawiały się także u autorów klasycznych, na przykład zdanie in prelio et in fuga, które pojawia się w Ab urbe condita Liviusza, co też z całą pewnością nie można tego przypisywać jakby wpływowi Francesca Petrarki na Długosza. Mogły się pojawiać w obu tekstach pewne formuły prawnicze lub liturgiczne, Patri et Filio et Spiritui Sancto, jako powszechnie znana fraza, lub nec per se, nec per, tutaj jakieś inne osoby, przez kogo mogło coś się dziać. Nie możemy tego też przypisywać jako frazy czerpanej bezpośrednio od Petrarki. No i w wypadku tych najkrótszych fraz, w zasadzie powszechnie występujących grup syntaktycznych, na przykład ad memoriam, studiorum meorum, frazy, które pojawiają się zarówno w rocznikach Jana Długosza, jak i dziełach Franciszka Petrarki, nie mogą podlegać temu naszym badaniom dalszym, nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ są powszechnie występującą frazą w języku łacińskim. Teraz te wyniki badań. Analiza wykazała, że Długosz musiał korzystać z pięciu dzieł Francesca Petrarki. Przede wszystkim Rerum Familiarium Libri, inaczej znanych jako Epistole Familiares, listy do przyjaciół. Z nich zaczerpnął najwięcej tych engramów, czyli sekwencji wyrazowych.
bo aż 52. Na drugim miejscu De Viris Illustribus, 14 engramów. Na trzecim miejscu De Remedis Utriusque Fortunae, 13 wspólnych engramów. I na koniec, z drobnym wykorzystaniem, ale jednak, poszczególne listy ze zbioru Epistole Sine Nomine oraz list autobiograficzny Francesca Petrarchi Posteritati. Razem są to 84 engramy, prawie 100 fraz, dosłownych fraz przejętych przez Jana Długosza z dzieł Francesca Petrarchi. Oczywiście uwzględniliśmy już zastrzeżenia, które podaliśmy wcześniej. Długosz z całą pewnością nie zaczerpnął tych konkretnych engramów z jakiegoś innego źródła. Są to bezpośrednio przejęte od Francesca Petrarchi cytaty. Przyjrzyjmy się także bliżej dystrybucji tych przejątków, engramów czy też cytatów w rocznikach Jana Długosza. Jak widzimy na slajdzie, możemy zauważyć, że te przejątki są dość regularnie, pojawiają się regularnie praktycznie w każdej księdze roczników, ze szczególnym uwzględnieniem czy też ze szczególną dominacją ksiąg 11 i 12, oczywiście ich poszczególnych części, gdzie Długosz wykorzystywał przede wszystkim Epistole Familiares, zwłaszcza drugą część, o której sobie zaraz trochę więcej powiemy, a także De Viris Illustribus. Jednak także w tych pierwszych 10 księgach widać bardzo duże wykorzystanie, z wyjątkiem wykorzystania dzieł Petrarchi, z wyjątkiem może księgi 7, 8 i 10 B. O ile księga 8 i 10 B to księgi najkrótsze w rocznikach i można w ten sposób tłumaczyć brak okraszania tego dzieła dodatkowym materiałem czy też cytatami z humanistycznego autora, to o tyle księga 7, która jest dość długą księgą, nie zawierająca takich cytatów dodatkowych, ozdób, jeśli takie można nazwać, humanistycznych, wymaga dokładniejszego zbadania. W każdym razie warto zwrócić uwagę, już tutaj zanotować, że Długosz starał się, zakładając, że cytaty z Petrarchi służą mu do wzbogacania jego stylu, starał się wzbogacić całe dzieło, nie tylko jakąś konkretną jedną księgę, nie tylko konkretne wydarzenia, ale równomiernie rozkładać poszczególne przejątki w obrębie całych roczników. Zajmiemy się teraz analizą poszczególnych dzieł i ich wykorzystania. Analiza będzie w ciągu alfabetycznym, a więc pierwszym naszym dziełem będzie De Remedis Utriusque Fortunae. Sytuacja dla nas jako badaczy jest o tyle dobra, że w Bibliotece Jagiellońskiej zachował się rękopis z De Remedis Utriusque Fortunae, BJ721, z którego Jan Długosz korzystał z pewnością, ponieważ zachowały się jego marginalia na tym rękopisie. Jest to kodeks pergaminowy, powstał w XIV wieku, na pewno po 1366 roku, ponieważ wtedy Francesco Petrarca napisał De Remedis Utriusque Fortunae. Osobiście uważam, że jest to jeden z pierwszych rękopisów, czy też odpisów od oryginału dzieła Francesca Petrarchi, ale to mogą udowodnić tylko dokładniejsze badania kodygologiczne. Skryba, który skopiował ten rękopis, to Jacobus Nicolai Diecezmisnensis, a więc bliżej nieznany skryba z diecezji miśnieńskiej, Jakub syn Mikołaja. Badacze, dokładnie Maria Kowalczyk i jej zespół, który pracował nad katalogiem kodeksów pochodzących z Biblioteki Jagiellońskiej, wskazali na to, że zarówno materiał, na którym materiał rękopisu, jak i zdobienia w nim występujące pochodzą z Włoch, prawdopodobnie z Padwy. Nie wiadomo jednak nic o tym więcej, zwłaszcza, że brakuje pierwszej strony i nie można wskazać wyraźnie właścicieli tego rękopisu. Od XVI wieku dopiero możemy wskazywać jakieś pierwsze, bliższe, możemy mieć jakieś bliższe wskazówki pochodzenia tych, czy też drogi rękopisu do Biblioteki Jagiellońskiej. Najpierw posiadał ten rękopis Andrzej Opaliński z Bnina, następnie Gal Chraplewski, Jan Jarczyński, a w 1686 roku sam rękopis trafił do Biblioteki Jagiellońskiej i już tam został. I warto też zauważyć, że sama Maria Kowalczyk zwróciła uwagę, iż manikuły, czy też te rączki, które widać na marginesach w rękopisach średniowiecznych, przypominają rączkę długoszową. Nie wyraziła jednak jednoznacznego osądu, czy jest to faktycznie marginale Długosza, czy też nie. Co należy jeszcze zauważyć
i co potwierdza to italskie pochodzenie zarówno rękopisu, jak i jego autora, to kwestia glos, które pojawiają się gdzieniegdzie w tym tekście, a są pisane przez skrybę. Są to glosy takie jak Arecium czy Florencja, oznaczające miejsce, różne miejsca we Włoszech. Insula Taprobane, przy opisie mitologicznej wyspy Taprobane, wskazówka na jakąś historię z miasta Est. Co ważne, nigdzie nie pojawia się sama ta nazwa podczas opowiadania tej historii, więc autor, który przedstawiał tę historię, czy przepisywał i zapisał tę glosę na marginesie, musiał mieć świadomość, że ona dotyczy właśnie tego miasta i być może była znana w jego czasach. Także wskazówki pewne mitologiczne, takie jak Velus Aureum i całe mnóstwo innych odnośników do różnych zaznaczenia ciekawych historyjek, czy też cytatów z Księgi Hioba. Są to informacje warte zaznaczenia, które mogą pomóc w dokładniejszych badaniach kodykologicznych tego rękopisu. Tu na slajdzie możemy przyjrzeć się bliżej temu kolofonowi oraz podpisowi skryby. Jak widzimy, są tutaj zamazania pewne. Nie możemy przez to poświadczyć wcześniejszych właścicieli rękopisu. Warto jednak zauważyć, że w całym rękopisie, zwłaszcza w jego pierwszej części, pojawiają się różne marginalne komentarze Jana Długosza. Glosy takie jak Hortensius Primum, Pavonem, Occidit Rome, czy też, tak jak możemy przyjrzeć się bliżej na tym slajdzie, razem 23 różne marginalne komentarze Długosza dotyczące między innymi sądów ludowych, opinii ludu. Dużo glos odnosi się do Nerona, a więc w tekście De Remedis Utriusque Fortunae pojawia się postać Nerona, a Długosz odnotowuje ten fakt na marginesie. Co istotniejsze dla nas i dla naszych badań, to manikuły, czyli te rączki zaznaczone przez Długosza na marginesach, które, jak okazało się po zbadaniu za pomocą automatycznej analizy porównawczej obu tekstów w komputerze, rączki te wskazują wyraźne właśnie przejątki. Tak? Tam, gdzie Długosz zaznaczył swoją rączkę, zazwyczaj korzystał z danego przejątku potem w swoim dziele. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pod tym naszym wystąpieniem mają Państwo link do przygotowanego przeze mnie handoutu, w którym mogą Państwo na bieżąco śledzić pewne wybrane przeze mnie glosy i przejątki, które udało się znaleźć za pomocą analizy porównawczej, i w ten sposób zauważyć, jak Długosz korzystał z tego dokładnie. Poza długoszowymi marginaliami, tymi manikułami pojawiają się różne inne rączki różnych innych autorów, które wymagają jeszcze zbadania, kto był ich autorem. Dla nas jednak najważniejsze poza tymi manikułami jest zauważenie sposobu wykorzystywania tych przejątków, tych właśnie engramów, sekwencji wyrazowych przez Jana Długosza w rocznikach. Weźmy najdłuższą znalezioną sekwencję, najdłuższy przejątek. U Petrarki, zaczynając w zasadzie paremiczna sentencja o świętości i szczęśliwości wyboru, czy wybierania. U Długosza w zasadzie przepisana słowo w słowo. Petrarka sancta et felix electio, u Długosza sancta et felix electio, i tak dalej, jak widzą Państwo na tym slajdzie. Wykazuje to wyraźnie, że Długosz czerpał całe frazy, czasem całe zdania, całe wypowiedzi Petrarki i umieszczał je we właściwych, stosownych i odpowiednich kontekstem miejscach swojego dzieła. To na tyle, jeśli chodzi o De Remedis Utriusque Fortunae. O De Viris Illustribus możemy powiedzieć tylko tyle, że najprawdopodobniej Długosz korzystał z niego przed 1468 rokiem, a więc przed zakończeniem pierwszej redakcji. Jeżeli chodzi o redakcję dzieł, redakcję roczników, bazowe ustalenie, do której redakcji należy dana sekwencja wyrazowa, pochodzi z badań, czy też redakcję roczników ustaliła Wanda Semkowicz-Zarębina oraz jej ustalenia pogłębił Piotr Dymel. Natomiast ja, korzystając z tych ustaleń, staram się wskazać, czy dane dzieło było wykorzystywane przez Długosza wcześniej,
długo znały podczas pierwszej wersji pracy nad swoim dziełem, czy też dopiero później, gdy dopisywał pewne elementy na marginesach, jako pewne pogłębienie stylu, czy jego wzbogacenie. Jeżeli długo znał De Viris Illustribus przed 1468 rokiem, to pogląd Zaremskiego na ten posiadanie przez niego inkunabułu z 1471 roku może być nietrafiony, ale tak jak mówię, bez dokładniejszych badań i bez ewentualnego znalezienia danego inkunabułu nie jesteśmy w stanie nie powiedzieć nic na pewno. O tym, że lektura De Viris Illustribus mogła być jednak pobieżna, wskazuje to, że jest tylko jeden dłuższy engram przejęty przez Długosza, pozostałe to krótkie lub średnie frazy, które wpluł do swojego dzieła. Przykładowe engramy mają Państwo na tym slajdzie, m.in. Concilio Amicorum et Sibi Magno Peredis Sfadentium, czy Illorum Nomen Obscurum Sit et Obsoletum. To są dosłowne przejątki z Petrarki w rocznikach Jana Długosza. Kolejne z interesujących i możliwych do dokładniejszego zbadania dzieł to rękopis BJ444 z Rerum Familiarium Libri, dokładnie drugą połową tych listów rodzinnych, czy listów do przyjaciół Petrarki, z księgami 12 do 24. O niej wiemy wystarczająco dużo, żeby móc mówić o tym, że Długosz korzystał z tego na pewno przed rozpoczęciem pisania roczników, po 1443 roku, ponieważ wtedy umiera właściciel rękopisu, Mikołaj Kozłowski, dla którego został to, który zakupił ten rękopis we Włoszech, prawdopodobnie w okolicach lat 30-40 XV wieku. Po jego śmierci Długosz na pewno z niego korzystał, o czym świadczy naprawdę wielka liczba maniku, tych rączek na marginesach, jest ich aż 536. Oraz 26 różnych komentarzy marginalnych, które zostawił Długosz podczas lektury. W rękopisie BJ444 znajdują się nie tylko listy Petrarki, ale także listy papieża Leona Wielkiego i listy świętego Hieronima. Z nich Długosz korzystał znacznie mniej, ale także widuje się tam poszczególne jego manikuły. Warto też zauważyć, że rękopis jest fragmentarycznie nadpsuty. Został zalany w późniejszych wiekach, przez co niektóre z glos marginalnych nie są obecnie możliwe do odczytania lub utrudniają odczytanie. O tym, jak wiele jest tych maniku, można się przekonać, patrząc chociażby na to zdjęcie. Niektóre strony mają po 10 różnych maniku zapisywanych na marginesie. Warto zauważyć, że ta manikuła Długosza ma charakterystyczną postać. Jest to zawsze wyciągnięty palec wskazujący, ręka zaciśnięta w pierś, i zawsze po lewej stronie, znajduje się to na marginesie. Długosz zapisywał także swoje komentarze przy manikułach nie swoich, a więc ktoś wcześniej, później być może, oznaczał dany fragment. I teraz pojawia się pytanie, czy jeżeli oznaczał go wcześniej, to Długosz dopiero przy nim zapisywał swoją notatkę? Jeżeli najpierw była notatka Długosza, to dopiero pojawiła się czyjaś manikuła. Nie jesteśmy w stanie tego w tym momencie zbadać. Warto jednak mieć na uwadze, że pewne fragmenty interesowały różnych autorów, nie tylko samego Długosza. Liczbę tych marginaliów oraz ich przedstawienie widzicie Państwo na tym slajdzie. Występują tam różne manikuły. Trzeba zauważyć, że rękopis był czytany przez wielu autorów i przez nich wykorzystywany. Także różne glosy, na przykład Temporis Velocitas, niepisane przez Długosza i stojące przy niego manikule. Tu jeszcze kilka manikuł innych autorów. Teraz tak, o czym warto wiedzieć przy tym rękopisie? Z całą pewnością Długosz korzystał z niego wcześniej niż zaczął pisać roczniki, a więc przed 1455 rokiem, ponieważ jeden z przejątków znalezionych przez program pochodzi z listu Zbigniewa Oleśnickiego do Jana Kapistrana. Jak wiadomo, Jan Długosz pracował w kancelarii Zbigniewa Oleśnickiego i prawdopodobnie pisał listy do różnych wielkich postaci XV wieku. Być może korzystając z fraz przejętych od Petrarki tworzył kunsztowne listy, które potem były wysyłane w imieniu jego protektora i pracodawcy.
tak jak tutaj widzicie Państwo, z Petrarki przejęta fraza, chociaż dicaris italice pacis auctor nomen que tuum cum multis et magnis rebus tum hac precipue gloriosum mittas ad posteros, które u Długosza brzmi Polonike salutis dicaris auctor nomen que tuum tum multis et magnis rebus tum hac precipue gloriosum mittas ad posteros, a więc dokładnie te same frazy, czasem całe zdania są przejmowane przez Długosza w rocznikach. Ciekawą kwestią jest także wykorzystywanie danych fraz z Epistole Familiares w różnych redakcjach roczników. Pewna fraza w wypowiedzi biskupa Getki z księgi VI znalazła się już w pierwszej redakcji Avaritiam intestus picarine queo, co jest pewną parafrazą czy dosłownym przejątkiem z Superbiam in pectore amico suspicarine queo. Ta fraza suspicarine queo u obu autorów, w tym wypadku wyraźnie wskazująca na przejęcie przez Długosza od Petrarki. Pochodzi to z pierwszej redakcji, więc z czasów przed 1468 rokiem. Po 1468 roku natomiast zostały dodane trzy frazy z księgi 23 listów Petrarki, które widzicie Państwo poniżej. Wszystkie one na bardzo krótkiej przestrzeni, co widać na następnym slajdzie, zostały dopisane na marginesie przez Jana Długosza jako pewne wzbogacenie wypowiedzi biskupa Getki. A więc Długosz korzysta z różnych, z jednego dzieła korzysta z różnych ksiąg w różnych okresach. Czy wskazuje to na to, że lektura Długosza jest ciągła, ma ten dostęp do tego, do listów Petrarki nieustanny i może sobie czerpać dane frazy w każdym momencie, czy też wypisywał je wcześniej do jakiejś kartoteki fiszek i dopiero potem przepisywał to do swojego dzieła. Nie jest to możliwe do udowodnienia w tym momencie, ale wierzę, że te badania jakoś się do tego przyczynią. Teraz przechodzimy do pozostałych dzieł, o których nie wiemy nic więcej poza tym, że długo z nich korzystał. Jest to pierwsza część listów Petrarki, więc księgi od 1 do 11. Na pewno nie korzystał z tego przed rokiem 1468, ponieważ nie dysponujemy żadnym przyjątkiem w tekście pierwszej redakcji roczników. Lektura musiała być dosyć wnikliwa, 6 dłuższych engramów, więc 8, 9, 10 engramów pochodzi z dzieł właśnie z tej części listów. Przykładowe engramy możecie Państwo zobaczyć na tym slajdzie. Kolejnym z dzieł, z których Jan Długosz korzystał, są listy bez nazwy Francesca Petrarki, listy nienazwane, Epistole sine nomine. Zaczerpnął z nich tylko 3 engramy, ale 2 z nich są engramami dłuższymi, a więc warto zauważyć, że ta lektura mogła być wnikliwa. Nie wiemy, czy korzystał z całego dzieła, czy tylko z pojedynczych listów. Jeden z takich listów, list 12, znalazła dr Anna Choreczy w księgozbiorze listów Piotra Wolframa. Przepisał on list Petrarki pojedynczy, ale być może właśnie w takiej formie takie listy docierały do Długosza, były przepisywane w pewnych formularzach, z których potem czerpano frazy w pracach kancelaryjnych między innymi. Epistole sine nomine pojawiają się, czy też engramy z Epistole sine nomine pojawiają się już w czasach pierwszej redakcji, przed 1468 rokiem, więc Długosz musiał mieć do nich dostęp wcześniej, być może właśnie w czasie swoich prac kancelaryjnych. Ostatnie z dzieł, z których Długosz na pewno korzystał, to autobiograficzny list Petrarki Posteritati. Długosz zaczerpnął tylko 2 engramy z tego dzieła, jeden z nich jest jednak dłuższym engramem, Discordia scriptorum offensus secutus ambiguis quo meum vel similitudo rerum vel scribentium auctoritas traxit. I jak widzicie Państwo, poniżej niektóre wyrazy zostały przez Długosza dopisane, a więc korzystając z danego przejątku potrafi on czasem wplatać swoje wyrazy, wzbogacać dane zdanie, żeby lepiej było dopasowane do kontekstu, w którym ma się znaleźć. Najprawdopodobniej jest to list Posteritati był lekturą bardzo późną, albo w czasach drugiej redakcji po 1468 roku, albo w czasach tzw. czwartej redakcji, o czym mówił Piotr Dymel, też sugerował jej istnienie, już pod koniec życia Długosza, a więc w latach 78 do 80. Wtedy Długosz starał się poprawić jeszcze bardziej swoje dzieło, już po
pewne części zostały przepisane na nowo, ale ciągle dopisywał tam kolejne frazy, które uważał za stosowne, właściwe i bardzo dobrze pasujące do jego dzieła. Kończąc analizę poszczególnych dzieł, o których mam nadzieję udało się, których wykorzystanie przez Długosza udało się udowodnić. Przede wszystkim warto zauważyć, że Długosz korzystał z dzieł Petrarki w różnych okresach. Niektóre teksty czytał przed 1468 rokiem, a więc przed ukończeniem pierwszej redakcji swojego dzieła. Są to m.in. druga część listów do przyjaciół, De Remedis Utrusque Fortune, De Viris Illustribus oraz Epistole Sine Nomine. I są lektury, których korzystał po 1468 roku, takie jak Epistole Familiares, część księgi od 1 do 11 oraz list autobiograficzny Posteritati. Ważnym elementem, czy też ważnym odkryciem, które wyłania się z analizy tych przejątków, jest to, że Długosza interesowały przede wszystkim elementy charakterystyki postaci, rzadko charakterystyka zbiorowa, raczej charakterystyka pojedynczej osoby. Interesowały go bardzo opisy batalistyczne lub frazy przydatne do poprawiania obrazów bitew lub jakichś militarnych wydarzeń w rocznikach oraz różne ramy wypowiedzi, czyli frazy, dzięki którym mógł otworzyć jakąś wypowiedź, dzięki którym mógł wstawić swoje elementy, swoje wyrazy do pewnej takiej właśnie ramy i w ten sposób uzyskać lepszy stylistycznie efekt. To, o czym wniosek, do którego również dochodzę, to to, że Długosz, korzystając z tych dzieł, najprawdopodobniej tworzył pewną kartotekę fiszek lub kartotekę wypisów z dzieł, nie tylko Francesca Petrarki, prawdopodobnie ze wszystkich tekstów źródłowych, do których miał dostęp. Wskazówkami tego może być to, że Manikul w rękopisie B444, a więc z listami Francesca Petrarki, jest ogromna ilość. Nie ma natomiast wielu komentarzy na marginesach, co zazwyczaj robi autorzy średniowieczni. Jest o wiele więcej komentarzy, tych glos właśnie na marginesach, niż samych Manikul. Dużo również elementów wczesnej lektury, takich jak na przykład tych listów Petrarki drugiej części, pojawia się w najpóźniejszych redakcjach dzieła. Są to czasem dochodzi do nagromadzenia przejątków z jednej księgi listów w pojedynczym pasusie roczników, tak jak w księdze szóstej w kazaniu biskupa Getki. I to, co jest jakby najważniejsze, zdaje się, że Długosz nie mógłby na materiale żywym w żaden sposób tak dokładnie tworzyć tak kunsztownych wypowiedzi. Wygląda na to, że pracował nad jakim wcześniej przygotowanym materiałem, przerabiał go, wzbogacał poprzez dodawanie fraz z różnych innych autorów i dopiero umieszczał w rocznikach, a więc ta praca nie była raczej wykonywana na żywo, tylko musiało dojść do jakiegoś przygotowania tego tekstu przed umieszczeniem w rocznikach. Co jeszcze warto zauważyć? No oczywiście najważniejsze jest to, że te Epistole Familiares były tym wczesną lekturą Długosza, korzystał z nich od 1443 roku co najmniej i musiał mieć duży wpływ na jego styl, choć to mogą potwierdzić tylko dokładniejsze badania stylometryczne. Miał także raczej wstępny dostęp do De Remedis Utriusque Fortune. Ciężko powiedzieć, jak wczesny, istnieje mało glos i mało manikuł na marginesach tego dzieła, ale są te przejątki wskazane przeze mnie, myślę, że są wystarczającym dowodem na to, że korzystał z tego dzieła przynajmniej przez jakiś czas dokładnie. Warto zauważyć, że te przejątki wykorzystuje ciągle i nieustannie. One się pojawiają non-stop w jego pracy w różnych częściach jego dzieła, a więc nie ma skupienia Długosza na jednym pojedynczym, nie wiem, materiale z części współczesnych mu wydarzeń czy części historycznej. Stara się umieszczać pewne frazy, które wzbogacą stylistycznie jego dzieło w praktycznie każdej księdze roczników. Co warto jeszcze zauważyć i nad czym warto się zastanowić, to wykorzystywanie dzieł Petrarki w innych dziełach Długosza. Wstępne badania udowodniły, że żywoty, czy to żywot Stanisława, czy żywot Kingi pisane przez Długosza, także zawierają pewne przejątki z Petrarki, ale jest to kwestia dalszych badań i udowodnienia, jak wielki wpływ
dzieła włoskiego humanisty miały na naszego autora w wypadku innych dzieł. Dobrym, moim zdaniem, badanie przeprowadzone w ramach projektu Długosz 2.0 jest dobrą podstawą do dalszych badań nad źródłami literackimi Długosza. Wstępne badania wykazują, że Długosz musiał korzystać z dzieł m.in. Curtiusza Rufusa, świętego Ambrożego czy Jana z Salisbury, które to dzieła powinny zostać przebadane w podobny sposób poprzez komputerową analizę porównawczą udowadniającą istnienie przejątków z danych dzieł w rocznikach. Należałoby oczywiście także przebadać same roczniki pod względem dotychczas już przebadanych tekstów źródłowych, takich jak dzieło Liviusza czy Salustiusza. Być może coś zostało przeoczone przez poprzednich badaczy i może nam to pomóc w dokładniejszej analizie stylu oraz twórczości Jana Długosza. Z całą pewnością będzie to owocne także dla poznania jego warsztatu literackiego i twórczego. To na tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Na niniejszym slajdzie widzą Państwo skróconą bibliografię, która była przydatna przy tej pracy. Serdecznie zapraszam przede wszystkim do poznania projektu Długosz 2.0, czy na naszej stronie scriptores.pl/długosz, czy na naszym koncie facebookowym, gdzie staramy się na bieżąco informować o postępach prac w projekcie. Zapraszam także na kolejne wydarzenia z cyklu Hortus Deliciarum. Mam nadzieję, że odbędą się już niedługo, czy w tej wirtualnej formie, czy już w formie na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy naszemu prelegentowi Zdzisławowi Koczarskiemu za to dzisiejsze interesujące wystąpienie. I tych z Państwa, którzy oglądali wykład na żywo, zapraszam teraz na krótkie spotkanie z autorem za pośrednictwem aplikacji Zoom. Link znajduje się w opisie filmu pod okienkiem filmu. Państwa zaś, którzy słuchają spotkania w innym, dogodniejszym dla siebie czasie, czyli nie 15 maja 2020 roku, zapraszamy do zamieszczania refleksji, komentarzy i ewentualnych pytań właśnie w komentarzach pod niniejszym filmem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z cyklu Hortus Deliciarum. Nowe warunki, w jakich funkcjonujemy, generują również nowe pomysły. W związku z tym mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić na zupełnie nowe odsłony naszego cyklu. Dziękuję bardzo, do widzenia.